jakiś tam poszedł facet, zakaślał i poszedł. No proszę Państwa, no cóż, dziady katolickie Warszawa kaślą strasz. Proszę Państwa, nie mogą żebrać, teraz w Warszawie są obostrzenia, dużo ciężej. Nie dają tak pod kościołem, ludzie do kościoła nie idą. Przed kościołem też jak siedzą dziady katolickie, to nic nie chcą dać. Tutaj może baba myślała na dorobku, że zarobi w tym sraczu byłym, bo to wiesz, to jest były sracz. No ale mówię jeszcze raz, na dorobku, bo nie pomogą ci w sytuacji. Tutaj trzeba uważać w tym parku, że ktoś na przykład wyskoczy z krzaku, pijak się budzi na przykład. Pijak się budzi, chce pić, no to przecież do twojej torebki, do twoich pieniędzy. No i co, i gdzie będziesz uciekała? No i uciekniesz tutaj do tego domku, no powiem praktycznie, bo ludzie czasem udają, że nie wiedzą. No i ten dziad, co tu pracuje, zamiast wezwać straż czy policję, bo tam straż stoi na przystanku, dzisiaj i teraz taki gruby facet jej spisuje, nie wiadomo po co, tramwaj, bo są obostrzenia, defilada będzie, ale dopiero za 6 dni w Warszawie, no to są obostrzenia, nic nie jedzie. I nie będzie jechało tak, jakby chciało. Zresztą w Warszawie co sekunda w innym kierunku autobusy odjeżdżają. Może Trzaskowski to zmieni.